Pomówimy sobie teraz o energii potencjalnej pola elektrycznego, ale zanim poruszymy główny temat tego filmiku, to chciałabym przypomnieć Ci temat znany Ci na pewno z mechaniki, mianowicie temat energii potencjalnej pola grawitacyjnego. Jak być może pamiętasz, w pobliżu powierzchni Ziemi pole grawitacyjne jest w dobrym przybliżeniu jednorodne i praca, jaką trzeba wykonać, żeby w polu grawitacyjnym ziemskim unieść ciało o h metrów do góry, tak, z punktu A do punktu B, gdzie punkt B jest h metrów wyżej niż punkt A, wynosi dokładnie mg razy h, gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, a h jest właśnie tą różnicą wysokości wyrażoną w metrach. Ponieważ siła grawitacyjna jest siłą przyciągającą, to jeśli podnosimy ciało do góry, odsuwamy je od powierzchni Ziemi, to siła grawitacji temu odsuwaniu przeciwdziała, więc ta praca jest dodatnia. I teraz, jak mam nadzieję pamiętasz, energia potencjalna ciała w punkcie B względem punktu A jest równa właśnie tej pracy. Tak? Co to znaczy? No to znaczy, że jeśli unieśliśmy ciało stąd tutaj, wykonaliśmy pewną dodatnią pracę, włożyliśmy pewną pracę w to przesunięcie stąd dotąd, to teraz jeśli z tego miejsca ciało powróci z punktu B, powróci do punktu A, to z zasady zachowania energii, czyli z tego, że to co włożyliśmy musi cały czas jakoś pozostawać w układzie, wynika, że po powrocie stąd tutaj energia kinetyczna wzrośnie właśnie o wartość równą tej pracy, którą włożyliśmy. Tak, czyli przesuwając ciało stąd tu, nadaliśmy mu tak jakby potencjał do tego, żeby zwiększyć energię kinetyczną przy powrocie stąd tutaj. Tak, czyli oznacza to, że energia kinetyczna w punkcie A będzie równa energii kinetycznej w punkcie B, w szczególności może to być zero, możemy swobodnie puścić ciało, tak, tu ono spoczywa, następnie tu spada i tu ma jakąś energię kinetyczną, plus właśnie ta energia potencjalna. Tak, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że energia potencjalna jest równa właśnie tej włożonej pracy, i właśnie to jest sens tego, że nazywamy to energią potencjalną, że poprzez wykonanie pracy, przemieszczenie stąd tu, włożyliśmy do naszego układu pewną energię i teraz może ona zostać odzyskana. Jeśli ciało swobodnie spadnie stąd tu, to będzie miało energię kinetyczną zwiększoną o wartość równą właśnie temu. Tak, a dlaczego mówimy, że to jest energia potencjalna w punkcie B względem punktu A? No trzeba energię potencjalną definiować względem jakiegoś położenia, w tym wypadku, w przypadku pola jednorodnego, takiego grawitacyjnego, względem pewnego poziomu. Przyjęło się definiować ją względem poziomu powierzchni Ziemi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby definiować na przykład względem dna jakiejś, na przykład kilkumetrowej jamy w Ziemi, czy względem dachu jakiegoś budynku, ale ważne jest, żeby te wysokości były takie, żeby jeszcze to przybliżenie było słuszne. Ale tak naprawdę ważne są tylko różnice wysokości, a więc praca potrzebna na przemieszczenie ciała z punktu A do punktu B jest równa masie tego ciała razy przyspieszenie ziemskie razy różnica wysokości między punktem B a punktem A, tak? Czyli wysokość punktu B minus wysokość punktu A. Jeśli punkt B jest wyżej, to wtedy ta praca jest dodatnia. Tak jak powiedzieliśmy, jeśli jest niżej, to wtedy praca jest ujemna. No i mówimy, że coś takiego jest równe energii potencjalnej punktu B względem punktu A, czyli przy powrocie z punktu B do punktu A możemy tą włożoną pracę odzyskać w postaci na przykład energii kinetycznej. I w szczególności możemy poznać prędkość ciała w tym miejscu, tak? A więc energia kinetyczna w punkcie A równa masie razy kwadrat prędkości przez 2 jest równa energii kinetycznej w punkcie B, powiedzmy, że było to 0, powiedzmy, że tutaj ciało spoczywało, plus energia potencjalna w punkcie B, czyli mg razy h. Tak, i z tego tutaj masa nam się skróci. Kwadrat prędkości jest równy 2 razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość, a więc prędkość co do wartości to będzie pierwiastek z tego. Bardzo prosty sposób na policzenie prędkości w momencie spadku na Ziemię z wysokości h. Jednostki, co to będzie metry na sekundę kwadrat razy metry i z tego wszystkiego pierwiastek. To wszystko do potęgi 1/2
metry kwadrat przez sekundy kwadrat do jednej drugiej to będą metry na sekundy. Dobrze, to tak tylko dla przypomnienia. I okazuje się, że z czymś bardzo, bardzo podobnym mamy do czynienia tak naprawdę w każdym polu, czyli w każdej sytuacji, kiedy możemy dla każdego punktu w przestrzeni zdefiniować jakąś siłę działającą na ciało. Zobaczmy dokładniej. W przypadku pola elektrycznego, tak, mamy jakieś natężenie pola elektrycznego, ono pochodzi czy od jednego ładunku, czy od układu ładunków punktowych, czy od jakiejś równomiernie naładowanej powierzchni, nie ma to znaczenia. W każdym razie w każdym punkcie przestrzeni jest zdefiniowane jakieś pole elektryczne, a wobec tego na ładunek próbny w każdym punkcie działa siła wyrażona właśnie przez wartość tego ładunku razy natężenie pola elektrycznego w danym punkcie. Tak i w tym przypadku również, jeśli powiedzmy chcemy przesunąć ładunek próbny z jakiegoś punktu A do jakiegoś punktu B, to wykonujemy pewną pracę. Jak można tą pracę wyrazić? No tutaj dla wtajemniczonych, znających rachunek całkowy, powiem, że jest to całka od punktu A, czyli od punktu startu, do punktu B, czyli do punktu końcowego, z tej siły, która działa w każdym punkcie na nasz ładunek, pomnożonej skalarnie razy taki infinitezmalny element przesunięcia. I jeszcze, co jest ważne, tu przed tym wszystkim znajduje się znak minus. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przesuwamy w ten sposób, w tę stronę, a w każdym punkcie działa na nas siła, działa na nasz ładunek siła, która przeciwdziała temu ruchowi, który wykonujemy, to wtedy my wykonujemy pracę dodatnią. Tak więc, żeby w przypadku, kiedy przesunięcie i siła mają przeciwne kierunki, praca była dodatnia. W przypadku, kiedy siła, jaka działa na ładunek ze strony pola, nam pomaga przesuwać, to wtedy praca była ujemna, to musimy tu postawić przed wszystkim znak minus. Albo można to tłumaczyć też inaczej, że praca to jest siła, jaką my musimy działać na ładunek podczas wykonywania przesunięcia, a siła ta musi, żeby ładunek nam się przesuwał choćby ze stałą prędkością, to poza tym momentem, takim impulsem, kiedy po prostu zaczynamy ładunkiem poruszać, to musi być dokładnie równa, musi dokładnie równoważyć siły działające ze strony pola. I stąd ten znak minus, mówiący o tym, że my działamy siłą dokładnie przeciwną temu, jak na ładunek działa pole. Dobrze, i teraz dokładnie tak samo jak w przypadku pola grawitacyjnego, energia włożona przez nas w postaci pracy na przeniesienie z punktu A do punktu B może być odzyskana przy powrocie ciała z punktu B do punktu A i dlatego mówimy, że po takim przemieszczeniu ciało ma w punkcie B energię potencjalną względem punktu A i jest ona równa właśnie tej włożonej pracy. Tak, dlaczego powiedziałam, że energia może być odzyskana w postaci energii kinetycznej, ale niekoniecznie? No bo załóżmy, no puszczamy, ciało wraca i tutaj ma, tu puszczamy je swobodnie, tu ono spoczywa, ale powiedzmy jest przyciągane przez, jest to ładunek ujemny przyciągany na przykład przez układ dodatnich ładunków czy dodatnio naładowaną powierzchnię, jest przyciągane i tutaj w tym miejscu wobec tego, jeśli tu spoczywało i sobie swobodnie leci i tutaj ma pewną prędkość, ma pewną energię kinetyczną, równą właśnie energii potencjalnej, jaką miało tutaj względem tego punktu, czy też równą pracy, jaką włożyliśmy na przemieszczenie stąd tutaj, ale może być też tak, że przy powrocie tu w to miejsce uderzy na przykład w metalową płytkę, uderzy z wielką siłą, zatrzyma się, ugrzęźnie, a cała energia kinetyczna, jaką przed chwilą jeszcze ładunek posiadał lecąc tutaj, się zamieni w ciepło i tu minimalnie gdzieś tu w okolicach tego miejsca, gdzie ładunek upadł, płytka się lekko zagrzeje. To taki przykład. Co się jeszcze może stać z tą energią? Ale jest to potencjalna energia tego punktu względem tego, czyli przy powrocie stąd tu, ta włożona przez nas praca na przemieszczenie stąd tutaj może zostać odzyskana w pewnej innej jakiejś formie energii. Dobrze, zobaczmy sobie przykład. Prosty przykład. Jednorodne pole elektryczne. Takie jednorodne pole elektryczne możemy, jak wiemy z wcześniejszych filmików, możemy wytworzyć. Jest to pole, które pochodzi od jednorodnie naładowanej płaszczyzny, czyli mamy nieskończoną płaszczyznę. To jest jej widok, taki przekrój. Załóżmy, że jest naładowana dodatnio. I liczyliśmy sobie, udowadnialiśmy, że od takiej płaszczyzny natężenie pola elektrycznego jest wszędzie takie samo,
w przypadku dodatnio naładowanego jest skierowany wszędzie od tej płyty na zewnątrz. Tak, na dodatnio naładowany ładunek próbny w takim polu siła będzie działała w taki sposób, że będzie je odpychać. I powiedzmy teraz, że wartość naszego pola elektrycznego, niech to będzie 5 N na kulomb. Jego kierunek będzie wzdłuż osi Z, tak sobie zaznaczmy. No niech tak biegnie oś Z. Dobrze, w polu umieszczamy ładunek próbny o wartości 2 kulombów i chcemy go przemieścić z punktu A do punktu B w taki sposób, wzdłuż osi Z i współrzędna punktu A to będzie, no niech to będzie 6 metrów, a współrzędna punktu B niech to będą 3 metry. I interesuje nas energia potencjalna punktu B względem punktu A. Dobrze, i teraz jaka siła będzie działać na nasz ładunek w dowolnym punkcie? No więc będzie to ładunek, wartość ładunku próbnego razy natężenie pola elektrycznego w każdym punkcie i w naszym przypadku będą to po prostu 2 kulomby razy 5 N na kulomb w kierunku osi Z. Tak, czyli będzie to 10 N, tak? Kulomby z kulombami się skrócą w kierunku osi Z. Więc w tej całce, którą liczylibyśmy tutaj, ta siła jest stała, nie zależy od położenia, więc ją możemy wyciągnąć przed całkę. Czyli nasza poszukiwana energia potencjalna równa pracy potrzebnej na przesunięcie z punktu A do punktu B naszego ładunku, to będzie tak. Tutaj mamy ten znak minus, a tutaj przed wszystkim 10 N razy ten wersorek i to wszystko pomnożone skalarnie razy całka od startu do końca z naszego przesunięcia. Tak, a taka całka to jest coś bardzo prostego, mianowicie to jest po prostu położenie punktu B odjąć położenie punktu A, prawda? Czyli wektor przesunięcia z A do B. Tak, a wobec tego tutaj mamy ostatecznie minus 10 N razy ten wersorek jednostkowy. Tak, to sobie weźmy w nawias, razy skalarnie nasz wektor przesunięcia, który jest równy położeniu w punkcie B odjąć położeniu w punkcie A. Tutaj x i y są takie same dla A i B, bo przesuwamy wzdłuż osi Z. A więc różnica tych wektorów to będzie tutaj we współrzędnej x i y, to nie ma znaczenia. Tutaj mamy 3 metry, minus tutaj to samo x, to samo y, tutaj mamy 6 metrów. Czyli jest to taki wektor 0, 0, minus 3 metry, czyli minus 3 metry razy wektor jednostkowy, czyli wersor w kierunku osi z. Tak, pomnożenie takiego wersora przez siebie daje nam jedynkę, minus z minusem się zniesie i wyjdzie nam 10 razy 3, czyli 30 N razy metry. Newton razy metr to jest joule, 30 joule. Tak, a więc praca, którą trzeba wykonać na przeniesienie ładunku próbnego stąd tutaj wynosi 30 joule. I jeśli swobodnie w tym miejscu puścimy nasz ładunek, pozwolimy mu lecieć swobodnie w tę stronę aż do punktu A, to w punkcie A jego energia kinetyczna będzie o 30 joule większa niż była tutaj w punkcie B.